Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym wieczorze ze Słowem. Dzisiaj, kiedy nagrywamy, to Słowo jest piękny, letni dzień, upalny, wspaniała atmosfera. Mieszkamy w pięknym kraju, gdzie mamy morze, jeziora i cudownie, kiedy jest wspaniała pogoda, bo możemy cieszyć się z natury, która nas otacza i powinniśmy to zawsze doceniać. Słowo, które dzisiaj przygotowałam i poselstwo, którym chcę się podzielić, to jest Boże DNA, Boża tożsamość. Wybrałam do tego jako podstawę list, pierwszy list świętego Piotra. Dlaczego Piotra? Akurat jest to jedna z moich ulubionych biblijnych postaci. Podoba mi się bardzo transformacja tego człowieka i kiedy czytam sobie listy Piotra, one są trochę odmienne od listów Pawła. Paweł był to ewidentnie apostoł, który zajmował się budowaniem Kościoła, strukturą Kościoła, precyzyjnie o tych rzeczach mówił. Natomiast Piotr oczywiście też odnosił się do rzeczy związanych z Kościołem, ale bardzo w jego listach właśnie przemawia do mnie to, że on mówi o Bożej tożsamości, o Bożej przemianie, bo on był tym człowiekiem, kiedy czytamy Ewangelię, że na naszych oczach my mogliśmy obserwować jego przemianę. Tak, kiedy Pan Jezus go powoływał, był rybakiem i nazywał się Szymon. Szymon to znaczy Pan albo Jahwe wysłuchuje i chcę ci powiedzieć, że może jesteś na początku swojej drogi z Bogiem i w twoim sercu, tak jak w Szymonie, tkwią pragnienia, by służyć Bogu, by za Nim podążać. Może jesteś osobą, która poszukuje albo osobą, która zastanawia się nad sensem swojego życia. Jesteś w momencie odkrywania swojej tożsamości. Wierzę, że w takim momencie był właśnie Szymon Piotr, kiedy przyszedł do niego Jezus. Dlaczego w to wierzę? Dlatego, że on się nie zastanawiał, rozpoznał natychmiast, kim jest Jezus i zaczął za nim podążać. Wierzę, że on wtedy myślał, że zaczyna się wielka jego przygoda i że to pójście za Jezusem oznacza dla niego jakby nabrania celu i wartości w życiu i właśnie odkrycie Bożej tożsamości, chociaż on jeszcze tego sam nie wiedział. I wiemy, że Pan Jezus nadał mu nowe imię w chwili, kiedy pytał go, za kogo, pytał uczniów, za kogo ludzie mnie uważają. Wiemy, znamy ten słynny fragment, między innymi z Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału, że Piotr miał to objawienie, dostał to objawienie, tak jak sam Pan Jezus powiedział, nie z ciała i krwi, czyli nie z tego, co mówią ludzie dookoła, co jemu się wydawało, jakie miał wrażenia, tylko Bóg sam mu, Ojciec objawił to, kim jest Jezus i to było tak mocne, że Pan Jezus do niego powiedział, to ty jesteś Kefas, już nie będziesz się nazywał Szymon, tylko właśnie w tym momencie zaczyna się twoja przemiana. Bóg cię wysłuchał, Bóg nawiedził twoje życie, ale będziesz się nazywał Kefas, czyli będziesz się nazywał kamień. I na tym objawieniu, które zostało, to ty jesteś Petros, tam jest w Grece, a na tej Petra, czyli na tym objawieniu, na tej skale, ja zbuduję Kościół mój, tak? I bramy piekieł go nie przemogą. I to było bardzo mocne doznanie i doświadczenie w życiu Piotra. I jak patrzymy dalej, to po prostu Piotr zaraz po tym objawieniu, jakby można powiedzieć, że doświadczył pewnego rodzaju porażki, bo kiedy Pan Jezus zaczyna iść dalej i chce mu objawiać dalsze rzeczy, on już nie mówi z tego, co mu objawił Ojciec, tylko ze swojego wrażenia. Kiedy Pan Jezus powiedział, że on umrze śmiercią męczeńską, to powiedział: Panie Jezu, nie przyjdzie to na Ciebie. I wiemy, że Jezus zgromił go i powiedział: idź precz ode mnie, szatanie. Czyli był jeszcze w tamtym momencie, mimo tego, że Jezus nadał mu imię, które świadczyło o tym, jaką on mu chce nadać tożsamość, jeszcze w tym momencie nie widzimy jakby, powiedzmy, Piotra kompletnego, tylko widzimy jeszcze Piotra chwiejnego, który raz mówi rzeczy z przepływu ducha, a raz niekoniecznie rozpoznaje, że
nie mówi z przepływu Ducha Świętego, tylko wręcz stały za tym duchy, które kusiły Pana Jezusa, by on zapewne odstąpił od drogi, którą wyznaczył mu Bóg. To było mocne doświadczenie dla Piotra, ale widzimy, że on się tym nie zraził, on się tym nie przejął, on się nie obraził na Pana Jezusa, ale jakby to była już część podróży, w którą go Jezus zabrał do zmiany jego tożsamości, do ukształtowania go i uformowania, tak? I już wtedy mu pokazał, że widzisz, są rzeczy z Bożego Ducha i są rzeczy, które mogą pochodzić od szatana i teraz zacznę cię tego uczyć. I widzimy w Ewangelii, jak Piotr doświadcza tego procesu przemiany i jest osobą raczej chwiejną. Widzimy jego upadki, ale widzimy też jego zwycięstwa aż do miejsca, kiedy on naprawdę staje w, po prostu jakby pełny, zupełnie przez Boga przygotowany i przez niego wybrany. Widzimy to na przykład w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Piotr powstał i zaczął mówić do tłumów po wylaniu Ducha Świętego do mężów znakomitych, którzy przybyli na święto do Izraela z różnych stron świata. I on mówi, teraz pojmuję, ale my pamiętamy, że jeszcze teraz on zaczął rzeczy pojmować, kiedy stąpił na niego Duch Święty, a jeszcze niedawno spotykał się przez 40 dni z Jezusem, który jest napisany, że po zmartwychwstaniu otwierał umysły apostołów, by rozumieli dokładnie, co się wydarzyło, co się w tej chwili dzieje i co się wydarzy. A jednak Piotr jeszcze potrzebował jednej rzeczy, potrzebował wylania ducha i wtedy jakby zaczynał kompletnie rozumieć. Więc zacznijmy czytać teraz list Piotra czytając go, po prostu możemy odkrywać swoją tożsamość. Powiemy dalej, Pan Jezus w objawieniu jest ukazany jako ten, który ma szarfę i na niej jest napisane, a imię Jego Słowo Boże. To z jednej strony owszem oznacza, że Jezus wypełnił słowo, ale to też znaczy, że Jezus jest tym kompletnym słowem od księgi Genezis po objawienie. On się nie utożsamiał z jednym fragmentem słowa, ale jakby przyjął pełnię objawienia i zastosował go w swoim życiu i ta pełnia się też objawiła zaraz po zmartwychwstaniu. Czyli widzimy, że Jezus też przeszedł drogę tożsamości, też przeszedł drogę odkrywania siebie w Słowie i jakby w wypełnianiu go. Więc kiedy my studiujemy Słowo, czytamy Słowo, ono nam pokazuje, kim my naprawdę jesteśmy. Więc zacznijmy czytać pierwszy list Piotra. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa. Już pierwsze słowa, Piotr się definiuje, kim jest, jaką pozycję zajmuje, tak? I chcę ci powiedzieć, że to samo Bóg ma dla nas. To nie są tylko wybranych 12. Owszem, oni zostali na najbliższych współpracowników, ale jest napisane, że po prostu my jesteśmy zrodzeni z linii Chrystusowej, że On jest naszym pierworodnym bratem i po prostu to ty możesz nazwać siebie konkretnie w duchu i Bóg chce cię do tego miejsca doprowadzić, ale pamiętajmy o tym, że to On przeszedł pewien proces. Nie zawsze tak o sobie Piotr mówił, tak? I tu pisze, jakby określa Piotr, do kogo się zwraca, do uchodźców rozproszonych, już zbór pański był rozproszony w Poncie, Galacji, Kapadicji, Azji i Bitynii, wybranych, jesteś wybrany, to jest twoja tożsamość, nie tylko urząd ci został nadany, nie tylko talenty, czyli po prostu coś, co jest związane z twoim, powiedzmy, Bożym zadaniem do wykonania, ale ty jesteś wybrany, coś, co jest po prostu bardzo intymne i jakby z serca Bożego, według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca. Bóg z góry postanowił, kim ma być Piotr. Ja chcę ci powiedzieć, Bóg z góry postanowił, kim ty będziesz. Bóg z góry postanowił, kim był Jezus i kim miał być tu na ziemi Jezus i kim będzie po zmartwychwstaniu. Bóg z góry to postanowił. To jest postanowione
I nieważne, czy jesteś rybakiem, to nie było jakiś zaszczytny zawód w tamtym czasie, który Piotr pełnił. On nie był dostojnikiem żydowskim, ale to nie miało w ogóle znaczenia. Bóg nadał mu szlachetny tytuł i nadał mu szlachetną pozycję, bo on już to z góry postanowił. I chcę ci właśnie powiedzieć, że nieważne, że Piotr na początku kulał, raz tak, raz śmak. Bóg postanowił coś odnośnie jego życia i go przez to życie przeprowadził. Tak samo, też tak jak Pan Jezus, było postanowione, kim On będzie, po prostu przed założeniem świata. Bóg o tym postanowił, jakie życie Jego Syna będzie wyglądać. Ku posłuszeństwu, czyli Bóg, częścią naszej tożsamości jest posłuszeństwo. Jest posłuszeństwo i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa łaska i pokój niech się wam rozmnażają. Czyli jesteśmy powołani ku posłuszeństwu. My często dzisiaj mówimy, my żyjemy w świecie rebelii, żyjemy w świecie buntu, żyjemy w świecie dużej niezależności. Wszystko, filozofie, coś, co jest uwalniane z ducha tego świata w powietrzu, mówią bardzo o dużej niezależności, o wręcz takiej ukrytej krnąbrności. Świat ci mówi o jakiejś twojej tożsamości, ale jej imię ukryte to jest duża niezależność. A tymczasem Bóg nas kompletnie od siebie uzależnił, ale w zdrowy sposób. Dlaczego? Dlatego, że On jest czysty, doskonały i święty. Czyli jest w naszym, na jej tożsamości wpisane w posłuszeństwo, jest zdolność bycia posłusznym Bogu. Absolutnie jest ta zdolność. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ojciec naszego Jezusa Chrystusa to jest nasz Ojciec, czyli powołany jesteś do synostwa. Przez Jezusa Chrystusa On nam to synostwo udostępnił dla nas, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Odrodził. W drugim liście do Koryntian 5:2 jest napisane, że już to, co się narodziło z Chrystusa, to jest nowe stworzenie. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. I tak jak Piotr spotkał się z Jezusem, stare jego życie po prostu przeminęło. Wszystko się stało nowe i ty wszedłeś w to zupełnie nowe, kiedy spotkałeś się z Jezusem, kiedy zostałeś odrodzony z Chrystusa. Jesteś w Chrystusie, jesteś w Jego Królestwie, stałeś się zupełnie nowym stworzeniem, czyli wszystko, co do tej pory cię kształtowało i miało na ciebie wpływ, to Bóg mówi, to przemija, teraz zaczyna się proces, że ja będę miał realny wpływ, byś ostatecznie doszedł do miejsca twojego prawdziwego duchowego DNA i tożsamości, którą ja dla ciebie przygotowałem, którzy zostaliśmy odrodzeni przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu. Jest powiedziane w innych tłumaczeniach stałemu, czystemu, świętemu. Tu jest odnośnik do Kolosan 1:12, gdzie jest napisane, że Bóg nas uczynił zdolnymi do chodzenia w Jego dziedzictwie i to już nam Bóg zagwarantował wcześniej, konkretne dla nas dziedzictwo, które jest stałe, które jest niezmienne i czyste, jak wszystko, co wstępuje z góry, po prostu ma naturę Bożą, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. I tutaj też mamy odnośnik, jak was po prostu zachęcam do czytania tego, między innymi Galacjan 3:23, gdzie jest napisane, że nim Jezus to uczynił, nim po prostu zostaliśmy odrodzeni z ducha, nim człowiek został odrodzony z ducha, nim nastąpiło to zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, oni tego fizycznie doświadczyli, w tym sensie, że żyli w zakonie i byli niewolnikami zakonu. Co to znaczy, że oni musieli polegać na własnej sile i uczynkowości. I wiemy, że jak coś zrobili niewłaściwie, od razu doświadczali pewnego rodzaju kary. A tutaj jest napisane, że jesteśmy mocą Bożą strzeżeni
strzeżeni. W liście Pawła też jest napisane, że jesteśmy strzeżeni przez Ducha Świętego, który jest rękojmią naszego dziedzictwa, jest rękojmią naszego zbawienia, jest pieczęcią naszego ducha, czyli jesteśmy to zbawienie, ta tożsamość nowego stworzenia jest po prostu zapieczętowana. Nie ma większej pieczęci niż pieczęć Boża i pieczęć ducha, która jest w nas. I tu jest napisane, że my przez wiarę to dziedziczymy, czyli że uwierzyliśmy Bogu, uwierzyliśmy Słowu Bożemu, że jest to nam dla nas dostępne, a nie przez własne wysiłki i zasługiwanie sobie na to, żeby być przez Boga przyjętym, zaakceptowanym i stać się tym nowym stworzeniem. I dalej pisze Piotr, weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Jedno z tłumaczeń też mówi różnorodnymi pożądliwościami. Co to oznacza, że te doświadczenia to są rzeczy, może dalej przeczytam, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. I dalej zaraz będziemy czytać, co to znaczy, te doświadczenia. To może być oczywiście prześladowanie ze względu na wiarę w Chrystusa, że głosisz mocno, konkretnie, kim jesteś, do kogo należysz, kogo wyznajesz, za kim podążasz, jak wygląda twoje życie i doświadczasz niezrozumienia, różnego rodzaju prześladowania. Te doświadczenia to również jest to, że przychodzi na ciebie coś, na przykład nie masz jeszcze przebicia w finansach, przychodzi choroba, przychodzi po prostu małżeństwo twoje nie wygląda jak trzeba, być może dziecko zachorowało i to są te doświadczenia, które nas zasmucają, ale w tych doświadczeniach jest wypróbowywana nasza wiara, czyli nasza pewność i to jest też część naszej Bożej podróży, to jest też część naszej Bożej tożsamości, by w ten sposób budować naszą wiarę. Tam było w innym też tłumaczeniu napisane o tych pożądliwościach, co to znaczy, że my się opieramy grzechowi aż do krwi, jak pisał Paweł, albo tak jak jest napisane o Jezusie, że on był kuszony, będąc w ciele tutaj we wszystkim, czyli też te próby i wypróbowana wiara, to będzie też to, że będziemy kuszeni przez diabła, po prostu zwyczajnie kuszeni. I to nas będzie zasmucać, bo będziemy doświadczać pewnego rodzaju ucisku, ale jest ta tożsamość Boga w nas, to jest duch wiary, który mieszka w nas, to jest część naszego duchowego DNA, zdolność przechodzenia przez te doświadczenia i co się dzieje, my wchodzimy w miejsce wiary, obietnice dziedziczy się przez wiarę i cierpliwość, czyli do wiary trzeba często dołożyć cierpliwość. Pewne rzeczy dzieją się natychmiast, to jest tak zwany duch wiary, że natychmiast ktoś jest w tym momencie uzdrawiany, ale wiele podróży bożych, tak jak Abraham został przez Boga wyprowadzony, pewne rzeczy dopiero zobaczysz po jakimś nawet bardzo długim czasie, ale ty cały czas trwasz po prostu w wierze, że wyszedłeś na Słowo Boga, że zrobiłeś rzeczy na Słowo Boga, że Bóg nigdy nie kłamie i Bóg jak gdzieś cię wyprowadza, z czegoś cię wyciąga, dokądś cię prowadzi, to cię tu zabezpiecza na różne sposoby. I po co to jest? Ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Po prostu każdy wysiłek, który my wkładamy, jest ku chwale, czci i sławie. Po prostu Bóg chce, ostatnio jest w Kościele wyzwalane słowo, po prostu, że my będziemy doświadczać jako Boże ludzie, tak jak Pan Jezus, podążający za Ojcem, wypełniający Jego wolę, wyniesienia. Będziemy tego doświadczać i to jest też zapisane w Twoim duchu. To jest też zapisane w Twojej tożsamości, taki sposób i dynamika działania w twoim życiu. Tego miłujecie, czyli Ojca Jezusa, chociaż Go nie widzieliście, wierzycie w Niego, choć teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Wiara to jest widzenie po prostu tego, czego w cielesny sposób nie widzisz, ale ty to w duchu jest ci pokazane, tak? I to cię weseli, więc jesteśmy powołani do tego, by żyć przez wiarę i żyć w duchu i widzieć w duchu wyraźnie.
Nie tylko Pan Jezus widział. Ty też będziesz widział wyraźnie. Ty będziesz słyszał dokładnie. Jesteś powołany do tego, by Twoje kroki były pewne, by Twoje kroki były stabilne. I patrz, kto to pisze. Piotr. Piotr, który się wiele razy chwiał, który mówi, nie zaprę się Ciebie, a zaparł się 3 razy. Nieważne, czego doświadczyłeś na drodze swojego kształtowania Twojej Bożej tożsamości, dojdziesz do miejsca stałości i po prostu będziesz jak kamień, nie do ruszenia. Osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Duch jest odrodzony, ale dusza cały czas jest kształtowana. Ona nie jest kształtowana, jedynie my mamy teraz, to jest bardzo w świecie chrześcijańskim powszechne, jest to wyzwalane z ducha tego świata. Pocieszanie, pocieszanie, oczywiście, my mamy być kochający, współczujący, mamy płakać z płaczącymi, ale nie jesteśmy w domu żałoby ciągle. My mamy się radować, my mamy się chwalić, my na chwilę mamy być zasmucani, czy jak czegoś doświadczamy, ale tak naprawdę, tak jak Paweł pisze, radujcie się, cały czas radujcie się. I Pan Jezus, jest napisane, że był namaszczony olejkiem radości, a czy takie miał życie na ziemi usłane różami? Nie miał, doświadczał różnych rzeczy, ale była w nim radość. I to zachowywało jego w duszę w stabilności, że nie było w nim dwoistości, czyli duch co innego, dusza co innego. Te porywy Piotra to było coś, co było zrodzone z ducha w jego duchu i on jakby rozpoznawał rzeczy od Boga, że to jest dobrze na przykład pójść po wodzie, pójść teraz do Jezusa, ale coś, co dotknęło jego duszy, czyli strach, kiedy zdjął swój wzrok z Jezusa, przyjrzał się samemu sobie, swoim ograniczeniom i że on jest jeszcze trochę za krótki na tą sytuację, zaczął tonąć. Było w nim widać porywy ducha przez jego życie, że on chce robić wielkie rzeczy, że on chce żyć dla Boga, ale też było widać ograniczenia duszy i on przez ten proces wytrwałości, poddawania różnym próbom, po prostu jego dusza się wzmacniała i on to zrozumiał. Musicie wchodzić w dynamikę wiary, podążania za Bożym Słowem. Umacniajcie się, bo to zbawi wasze dusze. Więc nie ma czegoś takiego. Dusza potrzebuje uzdrowienia, dusza potrzebuje uwolnienia, wzmocnienia i podniesienia, ale dusza potrzebuje stać silno i przez wiarę potrzebuje być podnoszona, żeby dojść i dokończyć biegu. I jest napisane, że zbawienia tego, czyli tego całego dziedzictwa, poszukiwali i wywiadali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy. Duch Chrystusowy już działał w prorokach. To jest też, tutaj zrobię taką dygresję, że Chrystus, jego nie ma Matki Boga. Bóg był przed kobietą, która go zrodziła w ciele. On był przed. On był przed. On już był. On przyszedł po prostu w ciele. I ten Duch Chrystusowy już działał w tych prorokach. Oni pragnęli wiedzieć, kiedy nastąpi to wybawienie. I jest napisane, że i cierpienia, które przyjdą na Jezusa, które przepowiadał Izajasz, tak? Ale potem i chwała, która po tym nastąpi. I to zostało objawione, że nie samym sobie, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane. Przez tych, którzy w Duchu Świętym, zesłanym z nieba, opowiadali wam radosną nowinę, a są to rzeczy, które sami aniołowie wejrzeć pragną. To jest w ogóle niesamowite. I popatrz, jak tu jest pokazane, że Duch Chrystusowy działający w ludziach, którzy żyli przed nami, ale jeszcze nie doświadczyli tej łaski zmartwychwstania, nie doświadczyli jeszcze łaski nowego stworzenia, Duch Chrystusowy w nich działał i im objawił, że to, co oni robią, robią dla przyszłych pokoleń. I chcę ci powiedzieć, twoja praca jest tu i teraz, jest to wpisane w twoje duchowe DNA, w twoją tożsamość, to, co ty wykonujesz teraz, ale to zawsze musisz patrzeć, że to będzie miało wymiar wieczny i będzie miał wpływ na dalsze pokolenia. Czyli daje ci tą szerszą perspektywę i to pokazuje,
że po prostu jesteś wybrany przed założeniem świata i twoje przyjście tutaj na ziemi być może przez człowieka mogło być przypadkowe. Czasem ludzie mówią, no miałem wpadkę i niektórzy po prostu się zmagają z tym określeniem, byłem wpadką rodziców. A co to ma za znaczenie? To nie ma żadnego znaczenia w kontekście tego, co mówi Słowo Boże o tobie. Że jest, czy o mnie, że jesteśmy wybrani przed założeniem świata, rozumiesz? I na ten czas, wiele razy apostołowie mówili, na ten czas, zgodnie z Bożym, o Boga, Ojca, z góry postanowieniem, jakby Jezus miał patrzeć, w jaki sposób On w ciele przyszedł, że nie było nawet miejsca w gospodzie, gdzie oni by się mogli schronić, tylko w stajence. Jego matka mogła być ukamienowana, bo była dziewicą, która zaszła w ciążę, tak? Po prostu jakby on miał na to patrzeć i był tym stygmatyzowany przez całe życie, nikt by nie mógł uczynić. Dlatego jest napisane, że był doświadczony we wszystkim nas rozumie. Czyli w jakikolwiek nie jesteśmy sytuacji, to w jaki sposób naturalnie zostałeś powołany na ten świat. Oczywiście cudownie jest, jeśli jesteś dzieckiem wyczekiwanym, jeśli jesteś dzieckiem zaplanowanym, chcianym i tak dalej. To po prostu bardzo ułatwia. Tak, ale Pan Jezus, ja nie widzę po prostu terapii 20-letnią, którą on musiał przechodzić. I on po prostu odnalazł swoją tożsamość w słowie i w społeczności z Jezusem i w tym, że w świątyni jako 12-letnie dziecko on chciał być po prostu. Jego rodzice poszli dalej, on się zatrzymał przy świątyni. Dlaczego? No bo on po prostu był przesiąknięty słowem, pragnieniem, powiedział o sobie, że żarliwość o dom mój pożera mnie i tożsamością tego, co on ma właśnie zrobić i do czego go Bóg powołuje jako ten nastolatek. Troszkę może ktoś, bo jest napisane, że on potem był rodzicom posłuszny, tak? Czyli wiedział, że musi wypełnić się pismo, że był posłuszny we wszystkim, więc był rodzicom posłusznym, żeby oni nie byli zasmucani i tak dalej, ale to już pokazywało, że to po prostu jego tożsamość już zaczyna w nim mocno pracować. Dlatego okiełznajcie umysły wasze i trzeźwimi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Czyli popatrz, musisz przyjąć słowo, by okiełznać umysły, by nie być targetem dla wszystkiego, co lata w powietrzu, co mówi ci, wiesz, to cię naznaczyło, to po prostu jakiś mieć kolegów, koleżanki po prostu z jakiego domu wyszedł. Oczywiście miało to na ciebie wpływ, ale z tego wszystkiego Bóg chce cię absolutnie oczyścić i wprowadzić po prostu głębię Jezusa w tobie, po prostu tożsamość Bożą w tobie. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Dzieci posłuszne, jesteśmy powołani, znowu pojawia się to posłuszeństwo. Absolutnie, dziecko, posłuszeństwo. Jest to jak po prostu siostra z bratem, bliźniaki. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Bóg jest napisany w innym fragmencie, że nigdy nie nakłada na nas ciężarów, które nie możemy unieść. Czasami nam świętość się kojarzy z osobą, po prostu z ciężarem. Słuchaj, to ciało i dusza krzyczą i kłamią. Tak naprawdę, bo w duchu po prostu my jesteśmy absolutnie uzdolnieni do tego, żeby chodzić w świętości. Tylko po prostu jak czytamy słowo, no to wiemy, że ciało pożąda przeciwko, no to krzyczy, jak ono cierpi. Dobrze, dobrze. Po prostu celem z wiary zbawienie dusz, tylko w Bogu ukojenie duszy mojej. To niech cię dusza nie zwodzi, że po prostu jak wchodzisz w cielesność, już w grzeszne rzeczy, to ona doświadczy ukojenia. Nie. Jest napisane tylko w Bogu. Tylko w Bogu może być ukojona dusza. Ponieważ napisano świętymi bądźcie, jak ja jestem święty. I to jest tożsamość. Święci. Święci przez krew Chrystusa, ale też święci przez to, w jaki sposób żyją. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas przelgrzymowania waszego. Czyli po prostu to, co jest o Jezusie napisane, że On uniżył samego siebie. Był Bogiem, zszedł na ziemię, przyjął postać ludzką i uniżył się przed Bogiem, chociaż wiedział dobrze już w pewnym momencie, że On był Bogiem, że On zszedł z nieba. Po prostu, ale nie domagał się atrybutów boskości tu na ziemi, tylko się uniżył przed Ojcem. I to jest to, co nas zachowuje po prostu. Bojaźń przed Ojcem, bojaźń, ale taka, to znaczy głęboki szacunek i kompletne od Niego uzależnienie. To nie jest poniżenie, to jest uniżenie. To jest stwórcy i stworzenia.
Boga i tych, którzy do Niego należą i są przez Niego odkupieni. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Jezusa Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. Objawiony, został objawiony ze względu na nas, którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził z umarłych i dał Mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. I jest napisane, że On był przeznaczony do tego, by pójść na krzyż. On to zobaczył i On to odkrył w swoim życiu. Ale jest Paweł Apostoł pisze o tym nowym stworzeniu w drugim liście do Koryntian 5:17. Stare przeminęło, wszystko się stało nowe. Nawet pisał o Chrystusie, jeśli znaliśmy według ciała Chrystusa, już Go nie znamy. To nie znaczy, że kasujemy wszystko, co Jezus nie robił na ziemi, wręcz przeciwnie, ale znamy też Jezusa zmartwychwstałego, tego, który powiedział, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Dopiero kiedy zmartwychwstał, mógł wypowiedzieć te słowa. I wtedy co powiedział do uczniów? Do uczniów powiedział, co daje wam klucze królestwa, co zwiążecie na niebie, będzie związane na ziemi, co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. I wtedy udzielił autorytetu. Czyli widzisz, są rzeczy przez proces, przez to, w jaki sposób też Jezus odkrywał swoją tożsamość, ale są też rzeczy, które nam są udzielone już przez samego Jezusa Chrystusa, które są częścią naszej tożsamości i naszego dziedzictwa. Czyli autorytet Boży, który nam został udzielony przez Jezusa zmartwychwstałego. My musimy głosić kompletną Ewangelię Bożą. Nie tylko Jezusa, który tu cierpiał, który przechodził przez drogę, który się uniżał. Tak, to jest nasza droga też, ale jest też droga po zmartwychwstaniu. To jest taka kompletność, której Jezus nam udziela i On wtedy też to wielkie posłannictwo wypowiedział w 16 rozdziale Ewangelii Marka. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Wszelkiemu stworzeniu. To jest wielka moc stoi za tymi słowami i mógł to już wypowiedzieć Jezus, który zwyciężył. Który jest zwycięzcą i który nam zawsze daje zwycięstwo. I to zwycięstwo jest włożone też w nasze duchowe DNA. Chcę jeszcze przejść tutaj do jednego fragmentu. W drugim rozdziale 3. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest ta Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. Co chcę powiedzieć? Piotr pisze o kamieniu. Sam się stał kamieniem i że on jest kosztowny. Jesteś kosztownym kamieniem, niewybrakowanym. Nie betonem, który nic nie rozumie, bo zaraz zobaczymy, jakimi my kamieniami jesteśmy, ale stabilny i kosztowny, przez Boga wybrany. I z tego względu będziesz też doświadczał odrzucenia na drodze swojego powołania i przeznaczenia, kiedy będziesz za Bogiem podążał. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną, dla niewierzących zaś kamień ten, którym zgarnili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Czyli jesteś też kamieniem żywym, żywym, czyli żyjesz, reagujesz, jesteś wbudowany w dom duchowy, czyli twoim dziedzictwem, twoim przeznaczeniem, w twoim DNA jest być we wspólnocie, jest być w Kościele, być razem z innymi i również tak jak Pan Jezus, będziesz czasem odrzucany, będziesz, kiedy będziesz wchodził w Jego
w jego przeznaczeniu, w jego miejsce będziesz poselstwo sprawował, będziesz też kamieniem dla niektórych odrazy i obrazy, a ci, którzy cię będą przyjmować, będą błogosławieni przez ciebie. Tak, będziesz musiał też przyjąć do swojego życia, tak? Ale jest też napisane. Dalej Piotr pisze, ale też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. I chcę ci powiedzieć, że to nie jest powiedziane, że Bóg sobie wybrał takich, co się nie będą słuchać słowa i się o niego potknął. Nie, Bóg umarł za każdego człowieka na tym świecie. To człowiek decyduje, że odrzuca Chrystusa, to człowiek decyduje, że nie wierzy słowu i się po prostu oni potyka i wtedy dopiero staje się tym człowiekiem przeznaczonym do tego, a nie, że Bóg zdecydował, żeby ktoś się potknął. Po prostu ktoś zdecydował odrzucić, ktoś zdecydował wzgardzić i przez to się potknął. Dlaczego? Bo Bóg musi wyraźnie pokazać, że ci, co wierzą słowu, są przez Niego wybrani, błogosławieni, utwierdzeni. Ale wy jesteście rodem wybranym i na tym skończę, królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. My jesteśmy rodem wybranym, narodem wybranym przez Boga, świętym kapłaństwem. Kto to jest kapłan? Ten, który ma prawo stać przed Bogiem, składać ofiary ze swojego życia, modlić się do Niego, mówić do Niego, mieć z Nim głęboką, intymną społeczność. Królem, czyli tym, który zarządza, który wydaje rozkazy, który ustanawia rzeczy w rzeczywistości ducha, ludem nabytym, czyli nieprzypadkowi ludzie, tylko ludzie, za których została zapłacona cena. To jest, dlatego jesteśmy tacy cenni. Dla Boga jesteśmy tacy cenni, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Bóg nas powołał z ciemności, z miejsc po prostu byle jakości, bez wartości, bez świadomości, bez celu, na bezdrożach błędów. On nas wyrwał, przeznaczył, On nam nadał szatę królewską, kapłańską, wybrania, synostwa, dziedzica tego, który jest święty, czysty, posłuszny, nienaganny, który jest Jego narzędziem, które żyje przez wiarę, przez które On się chce wysławić, wywyższyć, które jest pokorne i uniżone przed Nim. I wtedy, kiedy my te wszystkie atrybuty przyjmujemy, jesteśmy wolni od samego siebie. My tylko pracujemy nad tym, by Boże objawienie i Chrystus wzrastał w nas. I wtedy jesteśmy obdarzeni pokojem. Olejek radości spoczywa na nas. Śpimy spokojnie. Mamy tożsamość Boga, godność Boga, a jednocześnie idziemy i wykonujemy z pełną świadomością to, do czego On nas przeznaczył. Ja błogosławię każdą osobę, która słuchała tego słowa. Bóg nadał ci tożsamość i zapraszam cię w podróż odkrywania tego, kim jesteś w Bogu, by On cię przekształcił na narzędzie użyteczne dla siebie tutaj, byś odkrył to, że nie jesteś przypadkowy, ale jesteś wybrany, jesteś przeznaczony, jesteś cenny, jesteś wykupiony, masz godność ci nadaną, króla, kapłana, dziecka, syna. I niech to zostanie z wami, błogosławię każdą osobę w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.